I popatrzmy tutaj, zbyt mała prędkość wejścia w zakręt, żeby pojechać na kolanie, a co za tym idzie, oparcie o kierownicę i jej blokada, usztywnienie się, brak patrzenia na wyjście i zbyt agresywne odkręcenie gazu w miejscu, gdzie gaz już powinien być lekko dodany dla stabilizacji motocykla. I to, co mówiłem wcześniej, właśnie będziemy pracować nad tym, żeby nauczyć się odpowiedniego patrzenia w zakręt, odpowiedniej kontroli gazu, czyli wolno, płynnie w odpowiednim momencie, a dopiero na wyjściu można bardziej agresywnie dodać tego gazu. Utrata przyczepności przez zbyt głębokie złożenie motocykla. Prawdopodobną przyczyną to zbyt duża prędkość na wejściu w zakręt. I popatrzmy tutaj, mamy agresywne podparcie kolanem na sztywno, bez zamortyzowania i obrócenie motocykla na kolanie. Dodatkowo ustawienie motocykla bokiem do zatrzymania i w efekcie brak mocy na wyjściu z zakrętu. I popatrzmy tutaj, zbyt mała prędkość wejścia w zakręt, żeby pojechać na kolanie, a co za tym idzie, oparcie o kierownicę i jej blokada, usztywnienie się, brak patrzenia na wyjście i zbyt agresywne odkręcenie gazu w miejscu, gdzie gaz już powinien być lekko dodany dla stabilizacji motocykla. Należy również pamiętać o tym, że im mocniej będziemy trzymali się kierownicy, tym nasz motocykl bardziej będzie stawał się niestabilny. Bardziej będzie gotowy do tego, żeby po prostu się wywrócić. Także o tym musimy również pamiętać. O czym należy pamiętać w sytuacji, gdy zamkniemy gaz? Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że zamknięcie gazu powoduje to, że ciężar przenosi się naprzód. Przednie koło jest wtedy nadmiernie obciążone, nie wytrzymuje tego. Tylne staje się zbyt lekkie i wtedy zaczynamy tracić przyczepność. Druga taka przyczyna to musimy pamiętać o tym, że zamknięcie gazu powoduje to, że zawieszenie pracuje nie tak, jakbyśmy chcieli. Pracuje poza zakresem optymalnym. Motocykl zaczyna nadmiernie reagować na zmiany nawierzchni chociażby. Kolejny taki element i czynnik zamknięcia gazu to motocykl zaczyna szybciej reagować na ruchy kierownicą, przez co zaczyna tracić stabilność. Co jeszcze? Motocykl próbuje nam uciekać na zewnętrzną, próbuje zjechać ku zewnętrznej krawędzi zakrętu, co skutkuje tym, że nie trzyma po prostu toru jazdy. Zaczyna dochodzić do sytuacji takiej, że zmniejsza się prześwit pod motocyklem. Motocykl zaczyna po prostu zwalniać w takiej sytuacji, no i wtedy mamy do czynienia z tym, co tutaj widzieliśmy na filmie. Dlaczego motocykliści schodzą na kolano? Ano dlatego, że dzięki zejściu na kolano mamy po pierwsze większą kontrolę, po drugie zmniejsza się złożenie, po trzecie możemy bardziej ewentualnie rozluźnić górną partię ciała. Przeciwieństwem zejścia na kolano jest odchylanie ciała na zewnątrz zakrętu. Czy to jest błąd? Odchylanie na zewnątrz zakrętu? No, na pewno mamy do czynienia z takim zjawiskiem zmniejszenia kontroli. Następna sprawa. Zwiększamy, przez odchylenie się na zewnątrz, zwiększamy złożenie motocykla, co
powoduje usztywnienie kierowcy. Większy kąt złożenia motocykla to sytuacja związana z tym, że później na zakręcie jesteśmy w stanie odkręcić gaz. A więc gdy motocykl jest pochylony pod mniejszym kątem, wcześniej możemy dodawać gazu na wyjściu. W momencie, gdy motocykl wpychamy w zakręt, no to dodawanie gazu jest znacznie opóźnione. Z moich obserwacji, jeżeli chodzi na przykład o szkolenia podstawowe, to jak mam do czynienia z osobami, które przychodzą do mnie na godziny doszkalające i jeżdżą po ósemce techniką właśnie pochylania motocykla, odchylania się na zewnątrz, zdecydowanie trudniej takim osobom jest zaliczyć egzamin, zdecydowanie trudniej jest zapanować nad motocyklem, także ja nawet przy małych prędkościach uczę wychylania się do zakrętu, a nie odchylania się na zewnątrz. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny mój film już w niedzielę, gdzie powiemy sobie o tym, czy zawsze dodajemy gazu na zakręcie.